Mikołaj był jeden, nie? I to wszyscy go czcimy i szanujemy. Jak w Ukrainie, tak i w Polsce. U was przepięknie ubierają Mikołaja, takie szaty bardziej zachodnie, a w nas takie wschodnie. I ubierają, jak on był biskupem, to u nas ubierają biskupem w szaty biskupie wschodniego biskupa, a u was tak troszkę tak łacińskiego obrządku. No jakie protamany, jakie dzieci w jakim kościele. A tak to wszyscy się cieszą, wszyscy z niego czekają, piszą pisma do Mikołaja, co ma przynieść, jak w Polsce, tak w Ukrainie. I choć w Ukrainie mamy teraz taki ciężki czas, że naszych prawie 20 tysięcy dzieci ukradli z Ukrainy. I nie wiem ich doli, ich losu. Oni gdzieś, czy w Białorusi, czy w Rosji, i wojna idzie, ale ta radość nie idzie od ludzi, ta radość idzie z niebies, z nieba. I będziemy świętować, jakby tam ciężko nie było, bo nam brakuje tej radości niebieskiej. Grudniowy czas jest wyjątkowym czasem i myślę, że jest to czas, kiedy wszyscy jakoś po prostu otwierają swoje serca. A jeżeli chodzi o Mikołaja, o Elfa Bazylego i o Mikołajową, no to po prostu nie może być inaczej. Jesteśmy tam, gdzie chcemy dać radość, gdzie chcemy zostawić nadzieję na to, że mimo wszystkiego, co się na świecie dzieje, jest po prostu pięknie. Bo to czas Adwentu, czas wyjątkowy, czas nadziei, radości, ale też czas dobroci człowieka dla człowieka. Trwamy cały czas w tym przedsięwzięciu naszym. Jako Fundacja TVS staramy się pomagać uchodźcom, którzy przyjechali do naszego kraju, całym ich rodzinom. Uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach zorganizowanych dla nich, zarówno i tym większym, jak i również z okazji świąt mniejszych, tak jak tutaj jesteśmy z okazji Mikołajek zorganizowanych dla dzieci, które przyjechały do nas z Ukrainy. Dziękuję Polsce, dziękuję polskim ludziom, dziękuję, najbardziej dziękuję to waszemu programu, TVS-u, bo to jest drugi rok, jak wy się angażujecie w pomocy do Ukrainie. Wy tyle koncertów zrobiliście, gdzie zbieraliśmy nawet i jakieś środki pieniędzy i nawet zbieraliśmy takie różne pomoce dla tych potrzebujących ludzi.